No panowie, świeżo po zawodach jesteśmy. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, bo ze mną jest Jacek Urbański, który wygrał te zawody. Jest też ze mną Bartek Głowacki, który był drugi w tych zawodach. Drużyna Petrospin bardzo ładnie awansowała, finiszowała, na czwartym miejscu skończyła i będziemy toczyć z kolegami ostre boje na Czorsztynie o podium. No i cóż, no, chciałbym spytać was metodę na sukces na tej wodzie, bo trudna woda. Mi zaimponowaliście osobiście, bo łowiliście naprawdę duże ryby. Chociażby tak jak my dzisiaj z Jackiem w sektorze, ja czy Robert, nastawiliśmy się na tą sieczkę, tak, bo to daje pewne punkty. Wiadomo, że nie zwycięstwa, ale trójka, czwórka, piątka w sektorze. Jacek odważnie, Bartek też, poszli łowić na 9 metrów grube okonie. Trzeba mieć dużo cierpliwości, Jacek. Jak to się robi? Znaczy tak, po pierwsze dużo może cierpliwości, ale po dwóch dniach wyniki byłem na 8 miejscu. Czyli takie żłobienie, tak jak powiedziałeś, tej drobnej rybie, nic mi nie dawało. Jakbym był trzeci czy czwarty, to i tak bym był poza podium. Także postawiłem wabank. Świadomie walczyłeś o to zwycięstwo. Świadomie walczyłem. A to, że lubię duże okonie, znaczy inaczej, może okonie normalne, no to i umiem je chyba łowić. Także no, poszłem wabank. Mniej więcej wiedziałem, że ta ryba, że jest na głębokiej wodzie. Ratowałem się też, jak nie brały, ratowałem się tymi małymi rybkami. No i dało to jakiś efekt. A nie miałeś takiej chwili zwątpienia, że może ich nie będzie? Nie, no, a my tam przy brzegu łowimy te po 10 gram rybki. Właśnie widziałem, co wy wyrabiacie, ale zauważyłem, że was kiwają te rybki i jest, nie są regularnie łowione, nie? Czyli były jakieś tam przerwy ten. A ja wtedy miałem 3-4 takie większe okonie. No, jak dołowię, spokojny. Spokojny. Jak dołowię 4, może być dobrze. Nie? Także no, a woda, no jak to woda, no... Uważam, że jak ci się podoba ta woda? No? Nie, dla sam zbiornik, jako sam zbiornik. Sam zbiornik jest fajny, bo tak, i można było łowić szybkościowo, bo jakby ktoś naprawdę dobry, to mógł, tak jak powiedziałeś wcześniej, zająć tam te drugie, trzecie miejsce, nie? Nie być czuły. A jeżeli ktoś chciał łowić grube ryby i miał trochę szczęścia, no zajmował pierwsze, albo drugie, albo trzecie miejsce. Nie? To chyba to wszystko, no gorzej było z organizacją tych zawodów. No, co możemy organizacji powiedzieć? Ze względu na to, że po pierwsze, no nie były wyznaczone sektory, po drugie, w dzień, w którym miał być trening, Nie mogliśmy mówić przy sektorach, także no... To nas zaskoczyło, prawda? Bo to w czwartek rano się dowiedzieliśmy o tym, że mamy zamknięte dwa akweny, gdzie będą trzy tury. Startuje 20 lat, ale no akurat pierwszy raz mi się to zdarzyło, także bez komentarza to pozostawię, niech ludzie sobie wyciągną wnioski, bo nie po to się przyjeżdża człowiek przez pół Polski, jedzie, wydaje jakieś własne pieniądze, traci urlop, żeby w dzień treningu nie mógł mówić przy sektorach. Nie? Nie każdy jest w stanie tutaj być od niedzieli, prawda, albo wcześniej. Co Bartek powiesz? No dla mnie osobiście właśnie wracając do tego czwartku, to dzień stracony, bo to nie było sensu, no po co wyjść i trenować tak daleko od sektorów, co nic nie dawało. A jeżeli chodzi ogólnie o zawody... O wędkarstwo, no twój wynik, bardzo ładny drugi. No też wiedziałem, że Jacek tutaj będzie walczył z tymi okoniami, a że z nim wędkuje od dłuższego czasu. Też cały czas myślałem o tych grubych okoniach i nastawiłem się na nie pierwszego dnia, drugiego dnia. Dzisiejszy dzień wiedziałem, że będzie najtrudniejszy, bo nie znaliśmy za bardzo tej wody i poszedłem łowić te małe rybki, ale już wiedziałem, że tak po pół godzinie, 45 minutach, że nie zrobię tym wyniku. Miałem zrobione dziury na głębokiej wodzie, poszedłem sprawdzić, nic tam nie było. W pewnym momencie zaczęli łowić w rogu, no i pobiegłem, zrobiłem jedną bazę. Tak, i tam złowiłem jednego najpierw konia, drugiego, zacząłem ich szukać i chyba skończyłem na 8 takich większych rybach, co mi dało dzisiaj czwarte miejsce. Na drobnej rybie na pewno bym tak wysoko nie był. Otwarcie. No mnie osobiście to bardzo uraziło, nie tylko mnie, bo przede wszystkim myślę uraziło czy mistrza Polski aktualnego jeszcze Bartka, czy drużynę z Pruszkowa, tak? No, można się nie lubić, można nie lubić, ale takich myślę rzeczy się nie robi, bo mistrz Polski indywidualny czy drużynowy to jest tradycją. W tym roku przecież mamy po raz pierwszy tak naprawdę, to są oficjalne mistrzostwa Polski, tak? Już nie nazywamy tego Grand Prix, tylko mistrzostwa. Jest sytuacja taka, że ani nie ma otwarcia, znaczy otwarcie jest, a na nim nie mamy ani wniesienie flagi, ani flagi PZW, tak? Nie ma tych zaszczytów, tak? Którzy zawsze ci mistrzowie robili, otwierali te zawody, bo to jest... Wspominają o hymny. O hymny, no to już jest... No tak, pierwszy brak komentarza, tak? Zdarzyło. Naprawdę, no. To było również na tej małej salce, tak? To jest mała sala, na którą wchodzi może 20 osób, tutaj nas było 80 plus trenerzy, to prawie 100 osób tak naprawdę, tak? I mogliśmy sobie to oglądać, nie wiem, zza szyby czy nie wiadomo skąd. Nieładnie, no. Zakończenie nie wiadomo jakie będzie, za chwilę się zacznie, ale na pewno nie będzie imponujące, no. Część ludzi już zrezygnowała, pojechała do domu. Bo... Część pojechała, no. Cieszą się, nawet ci co wygrali, myślę, tak jak Jacek, czy Bartek, czy Robaczki, tak? No.
nie wiem, myślałem, że to jest mała satysfakcja w takich warunkach to jest dla mistrza Polski, no, kiedy przyjeżdża i wie, że ma być ten tak hymn czy coś takiego, a bardziej, okazuje się, że... Tym bardziej, że my nie walczymy o jakieś gratyfikacje, jakieś nagrody, nie wiadomo co, tak. To zaszczytem jest być tym mistrzem. Jedyna tak naprawdę taka nagroda, tak? No fizyczna. Tak. Wspominamy mistrza i... No nic, może na coś nie będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Też tak liczymy. Miejmy nadzieję, że Bartek może powtórzy wynik. Oby. Że chłopaki wskoczą na podium zaraz za nami. Ale miejmy nadzieję, że zakończenie będzie lepsze i rozpoczęcie. Będziemy się fajnie bawić. No. Oto... Bankiet też był przepyszny, prawda? O to głównie chodzi, o tą miłą zabawę, żeby się spotkać. Jeszcze raz gratuluję, do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.